Jak leci? Nie zawracaj mi głowy. Mam ważne obowiązki na głowie. Mógłbyś mnie podszkolić? Ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski, a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. Tyle wystarczy? Tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albina i coś ci pokazać. Tylko pamiętaj, każda lekcja też będzie kosztować. Mogłem się tego spodziewać. Zacznijmy trening. Mam nadzieję, że odpowiednio się rozgrzałeś. Hej. Kolejna przybłęda. Pewnie zwabił cię tu zapach pysznego chleba, co? Jeśli nie zamierzasz niczego kupić, to nawet nie zawracaj mi głowy. Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. Pokaż mi swoje towary. Mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły. To twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsay dał mi prawo do zarządzania nią. Mogę zajrzeć do środka, o jaśnie królu? Nie zgadzam się. Nie wpuszczam do stodoły byle kogo.
Cynku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemałą. Pomożesz no staremu? Rypie mnie w kościach, a i oczy już nie te. Kim jesteś? Ha, od razu widać, że jesteś tu nowy. Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepię nim jak starym krytoszczurem. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. Jak mogę ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędziesz się tego cholerstwa, dostaniesz ode mnie parę monet. W porządku. Sprawdzę, co to takiego. Zuch, chłopak. No, a teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. Koło zostało oczyszczone. Kamienie blokowały łopatki. Wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Jak idzie praca? Stary Will jakoś dycha. Ja zresztą też. Ale bywało lepiej, synku. Chodzi o powódź? I tak, i nie.
Od kiedy Sir Ramsay zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co krytoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Co sądzisz o Sir Ramsayu? Nic dobrego. To oczywiste, że jego matka lepiej rządziła Silbach. Lady Aldona była żelazną kobietą. Umiała dobrze gadać z miastowymi i stawiać na swoim. No i wiedziała, czego nam trzeba. Jej syn z kolei jest zupełnym przeciwieństwem. To zwykły szlachetka lubiący polowania, obfite uczty i towarzystwo kobiet. Poza tym, co to za władca, który raz na rok odwiedza swoich poddanych? Gdzie teraz przebywa Sir Ramsay? W przerwach między czyszczeniem butów królewskich namiestników i obżeraniem się? Pewnie jest gdzieś w bogatej dzielnicy w mieście. Aha, jeśli myślisz o rozmowie z nim, to możesz o tym zapomnieć. Ramsay nie ma czasu dla kogoś takiego jak my. Opowiedz mi o tym młynie. Pracuję w nim odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Niech Inos czuwa nad jej duszą. Od tamtej pory jest moim miejscem pracy i domem. Ostatnie podtopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albin nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramsay, a ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Dlaczego Albin nie chce inwestować w młyn? No, Beliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu, gdy Ramsay ustanowił monopol na mielenie zboża, flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, to gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Bo ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi, dopiero gdy Ramsay odda mu Silbach za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy będzie jeszcze gorzej. A co z gildią kupiecką? W czasie wojny z orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie, ale tak łatwo się nie damy. Dla nas, mieszkańców Silbach, wolność była zawsze najważniejszym darem. Co słychać? Od kilku tygodni pogoda daje nam w kość. Raz zimno, raz ciepło. Oszaleć już można. Hej! Kim jesteś? Jestem Remi i rąbię mięso. Rozumiem, że jesteś rzeźnikiem. Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią.
Mógłbym kupić od ciebie dziczyznę? Nie. Widzę, że humor ci nie dopisuje. Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuje, bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za to mizerną zapłatę. Jaki masz z nami problem? Taki, że nie potraficie walczyć o swoje. Gdyby pojawił się tu jakiś ork, pierwsze co bym zrobił, to chwycił za broń. Wy jednak spieprzacie jak szczury z tonącego okrętu. Nie wybieraliśmy naszego losu. Mogłem się tego spodziewać. Z waszych ust padają ciągle wymówki. Gardzę takimi tchórzami jak wy. Muszę już iść. Mądra decyzja. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę krytoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Pokaż mi swoje towary. Co słychać? Słyszałem, skąd was przywiało. Powinniście byli zostać w tej waszej zapchlonej dziurze. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Ma, dla ciebie. Ma, dla ciebie. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Rozsądnie. Czuję się pełny. Co tutaj robisz? Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przez myśl myszkować po nie swoich gratach. Co to za budynek? Magazyn. Nawet nie myśl o tym, żeby próbować coś ukraść, bo srogo tego pożałujesz. Jak wygląda twoja praca? A jak może wyglądać? Siedzę i patrzę na magazyn. Czasem kogoś trzeba przywołać do porządku albo owce pognać z powrotem na pole. To musi być bardzo odpowiedzialna praca. Dlatego mnie powierzono to zadanie. Co słychać? Co cię to interesuje? Zostaw mnie w spokoju. C
Coś mi się wydaje, że chyba opuszczałeś lekcję dobrych manier. A to dobre, chcesz mi jeszcze coś powiedzieć? Po prostu nie rozumiem, czemu nas tak traktujecie. Jeszcze masz wątpliwości? Z chęcią dowiem się, o co chodzi. Dobra, powiem ci, dlaczego nie lubimy takich przybłęd jak wy. Myślicie, że jak dostaliście po dupie od orków, to już wam wszystko wolno? Zabieracie nam zapasy, zabieracie nam jedzenia, kto wie, może niedługo zaczniecie zabierać nam nasze baby. Życie już zaczęliście nam odbierać. Biedak zginął przez was, jestem tego pewien. O kim ty mówisz? Jak to o kim? O Henryku. Nie mamy z jego śmiercią nic wspólnego. A, Beliar, jeden was tam wie. Żadnemu z was nie ufam i nie zaufam. A teraz poszedł mi stąd, mam robotę do wykonania. Gdzie mógłbym znaleźć dzika? Dziki to groźne zwierzęta, ale z reguły żerują na obszarach gęsto zalesionych. Widziałem kilka osobników na południe od bram Silbach, jednak najwięcej z nich żyje w lasach na wschód od wioski. Przymierzasz się do polowania? Muszę zdobyć ich mięso. Na twoim miejscu po prostu kupiłbym dziczyznę od jakiegoś handlarza. Dziki zwykle chodzą w stadach, co może być śmiertelnie niebezpieczne dla niedoświadczonych myśliwych. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Najważniejsze jest umiejętne podejście do ofiary. Jeśli twój cel za szybko zda sobie sprawę z twojej obecności, może cię zaatakować albo po prostu uciec. Spróbuj zbliżać się do zwierzyny powoli, na ugiętych nogach, z wyciągniętą bronią, a kiedy będziesz już całkiem blisko, wystrzel. Samo oprawianie zwierząt w gruncie rzeczy nie jest zbyt trudne. Wymaga tylko dużo cierpliwości i precyzji. Natnij skórę zwierzęcia w okolicach brzucha. Tam jest najdelikatniejsza, a następnie zacznij ostrożnie ją zdzierać. Czasami będziesz musiał wykonać dodatkowe cięcia. Ale pamiętaj, że czym ich więcej, tym gorsza jakość pozyskanej skóry. Z czasem nabierzesz wprawy. Nie bój nic. Przyniosłem trofea.
Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to, co dokładnie robisz? Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. Ej, ty. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Pohandlujmy. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz, dla ciebie.
co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Ej, ty! Mam wszystko, czego potrzebujesz. Proszę, to dla ciebie. Ej! Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi, skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Jak ściągać skóry z gadów? Niektóre aspekty zdzierania skóry gadów są łatwiejsze, a inne trudniejsze niż w przypadku reszty zwierząt. Trudniej jest się przebić przez te łuski. Dlatego celuj pomiędzy nie, tam, gdzie są miękkie. Zrób nacięcie i zacznij zdzierać skórę. Na tym etapie robi się łatwiej, bo takie skóry są wytrzymałe i nie musisz być delikatny. Ale za to musisz włożyć w to dużo siły.
Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Nie mam w zwyczaju okradać tych, którzy mi pomogli. Ho, ho! Jak szlachetnie z twojej strony. Pewnie jeszcze planujesz zwrócić nam koszty waszego utrzymania. W sumie to myślałem o tym. A to dobre. Uciekinier chce się odwdzięczyć za pomoc. To się nawet magom z klasztoru nie śniło. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera. Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? Jedyne, co pamiętam, to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. Też nie wierzę w te wszystkie ataki orków. Po prostu nic już nas nie trzymało na Londram, więc wyruszyliśmy szukać lepszego życia tutaj. U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę.
Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Nie do końca w jednym kawałku. Tak jak ci wspominałem, Jorn został zaatakowany przez krwiopijcę. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządzeniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata? Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. Czuję się pełny.